Witam Was serdecznie i na wstępie przekazuję od taty smacznego. Tata już jest w domu, także dojdzie do siebie i wróci oczywiście tutaj do filmów. Natomiast teraz dużo, dużo pracy przed nami, bo dożynki, jeśli oglądacie ten film, to jest niedziela. Natomiast no my mamy jutro, bo nagrywam to w piątek, mamy jutro w sobotę dożynki, więc jakby już jest po dożynkach i mam nadzieję, że jak Wy to już oglądacie, to ja już, że tak powiem, jestem po wszystkim i wszystko przebiegło pomyślnie, to Wam zrelacjonujemy z kolei w następnych odcinkach. Dzisiaj tak parę słów na temat Wilkowic i parę słów na temat przygotowań do dożynek. Tu Wam pokażę tam kilka ujęć z przygotowań. Mocarni, która stała w zasadzie 3 lata, bo ostatnim razem muciła chyba w 2019 roku, jak się nie mylę. No niestety ona stoi pod chmurką. Nie całkiem, no bo oczywiście jest pozakrywana takimi grubymi plandekami, więc przezimowała, myślę, dość dobrze te 3 lata. W zasadzie w ostatnim czasie nie była niestety odkrywana, więc bałem się, co to będzie. Na szczęście okazało się, że w zasadzie w stanie nienaruszonym. Nic tam nie podciekało, bo ja ją kontrolowałem raz na jakiś czas. Nic tam nie podciekało, wszystko się fajnie przechowało. Ale wracając jeszcze do Wilkowic. Mam kilka ujęć nagranych, które też tutaj zaraz wrzucę, takie wstawki. Już ruszyliśmy do Wilkowic, pierwszy taki postój kilka kilometrów od domu, tak żeby uzgodnić co jak tam, nie za szybko, nie za wolno, czy wszystko gra, i zaraz lecimy dalej. Nie wiem, o której się uda nam tak planowo dojechać, jeszcze po drodze zabieramy, dołącza do nas kolega Sławek z Podrawicza, z Dębna Polskiego, także 40, także będziemy takim konwojem jechali na 3 traktory. No, my po małych przebojach z moją 40 z hamulcami dotarliśmy do Rawicza, do Sławka. Sławek, jak widzicie, jego traktor niezawodny, sprawdzony w boju. Także zaraz jedziemy już nie w duecie, a w trójkę. Widzicie, nie popłaca jednak takie robienie na ostatnią chwilę. Mogłem zostawić ten pocący się rozdzielacz, a tu jednak szybko, szybko, niby wszystko podpowietrzane, ale na szczęście pomogło ponowne odpowietrzenie. Może ten rozdzielacz nowy jednak w środku trochę musiał tam coś przytrzymał, no nie wiem. Najważniejsze, że jest ok. Chwila postoju, pogadaliśmy i jedziemy dalej. 2.40 i Majorek. Jechaliśmy na 2 traktory, w zasadzie od połowy trasy na 3. Do mnie dojechał w środę wieczorem, środę po południu Michał Majorkiem z przyczepą, taki kemping fajny, który sobie zrobił. Później coś tam jeszcze działało. Aha, w czwartek byliśmy razem po tego Esiaka, to też później zobaczycie, o co chodzi. I w piątek rano udało mi się załatwić wolne i w piątek rano pojechaliśmy. Nie wiem, która to była godzina, 9, chyba w miarę tak planowo się udało wyjechać. No i co? Pojechaliśmy w piątek z problemami w zasadzie, bo ujechaliśmy jakieś 20 może kilometrów i nagle taka zabawna sytuacja, teraz jak sobie pomyślę, bo oczywiście się na początku to mocno, no i zdenerwowałem i zestresowałem trochę, bo planowaliśmy ten wyjazd już w zasadzie od zeszłego jeszcze roku i no nie chciałem zawieść jakby Michała. W zeszłym roku nam obu nie wypaliło, bo ani ja nie byłem gotowy, żeby jechać, ani on, ale teraz no nie chciałem po prostu, żeby musiał sobie odpuścić. I zabawna sytuacja, bo jedziemy w takim trochę odstępie, żeby łatwo było nas wyprzedzać. Ja nie wiedziałem też, jak prędkości dobierać, bo w zasadzie Majorek troszkę wolniejszy teoretycznie powinien być, chociaż wcale dużo nie odstawał od 40. No i się co jakiś czas oglądam, zaglądam, patrzę, Michał jedzie, zagląda lewe koło, prawe koło, mówię, kurczę, coś mu się dzieje.
No to ja zwalniam, a jechaliśmy pod wiatr. Dość tak zaczynało grzać słońce, ale jeszcze było wiaterek, bo to rano. I nagle coś mi zaleciało, jakimś takim, wiecie, jakim zapachem spalonych hamulców. No i patrzę tak pod nogi, a tu mi się z lewego koła dymi. No i okazało się, tam zaraz był parking, zjechaliśmy, odpowietrzyliśmy. No niby to nie pomogło, tylko że to było w zasadzie wszystko jeszcze rozgrzane. I dopiero w zasadzie dojechaliśmy jeszcze kawałek do sklepu rolniczego. Tam się udało w Żmigrodzie kupić, no pozdrawiam właściciela, udało się w Żmigrodzie kupić płyn, jeszcze dokupiliśmy rurkę i tak z rurką po prostu założoną i butelką wyciętą odpowietrzyliśmy. I troszkę jak będzie ocierać, to się przy takiej prędkości, przy takiej odległości rozgrzeje, że w zasadzie do dużej temperatury. Ale po tym odpowietrzeniu udało się pojechać i zdjąłem już te pokrywki, te blachy i kontrolowałem cały czas, więc w zasadzie było ok. I wiem, co było błędem. No ja wymieniałem na ostatnią chwilę w zasadzie rozdzielacz. Tam później był jeszcze problem, że wymieniłem rozdzielacz. Jeszcze mi rurka puściło ten kołnierz, bo to była dorabiana rurka między pompką a rozdzielaczem, więc to musiałem zrobić, bo to nie mogło być niepewne, bo wiecie, depnę hamulec i zostanę bez hamulców w trasie. Więc to robiłem. Było już późno, widocznie niezbyt dokładnie odpowietrzyłem te hamulce i to musiał być powód. Także całe szczęście, że się skończyło tylko na rozgrzanych. Jeśli coś będzie niepokojącego, to tam będę zaglądał, ale na szczęście nic póki co nie budzi wątpliwości. Hamulce są, nic już się na powrocie nie grzało, także jest ok. No ale wiecie, jak to jest. Człowiek się szykuje w zasadzie 2 lata. Wcześniej jeszcze rok temu to traktor nie był taki ukończony, ale 2 lata w zasadzie człowiek się szykuje do tego, żeby jechać, a tu na ostatnią chwilę jeszcze wychodzą jakieś tam chocki, klocki. Ale całe szczęście, że udało się dojechać. W zasadzie bez większych problemów, no bo to powiedzmy to nie jest problem. Problem jest jak się traktor wykluczy całkiem z jazdy, a tu w zasadzie była taka opcja, że nawet gdyby się okazało, że przez te hamulce będę musiał wracać do domu, no to w zasadzie jakoś bym się te 20 km pewnie doturlał z powrotem. No ale Majorek się spisał fajnie. No i po drodze jeszcze w pogotowiu mieliśmy Sławka w Rawiczu. Sławek na nas czekał też 40. Jechaliśmy już taki na 3 ciągniki. To już tym bardziej fajnie się jechało. Po drodze jeszcze minęliśmy ekipę Andrzeja Budzisza, tegorocznego, jednego z tegorocznych laureatów Nagrody Kolekcjonera Roku. Serdecznie pozdrawiam. Tam po drodze mieli też problem z zetorkiem, ale 25K, ale ogarnęli własnymi siłami, więc w zasadzie się mijaliśmy tylko, albo oni nas wyprzedzali, albo my ich, bo albo tam gdzieś zjeżdżaliśmy na stację, no wiecie jak to tam. W zasadzie takim długim ciągiem traktorów na takiej trasie nie zawsze jest fajnie jechać, bo po prostu bywają problemy z wyprzedzaniem, dlatego my i tak trzymaliśmy odstępy, żeby można było nas w razie czego pojedynczo nawet ciężarówką wyprzedzać, żeby się między nas zmieścić. Także, no i myślę, że tyle. Jeśli chodzi o relację taką typową z Wilkowic, to zrobię tak w kawałkach. Będzie osobno traktor pooling i tak dalej, więc tutaj nie wszystko będzie na pewno nagrane, bo nie na wszystkim mi się udało być. W zasadzie przepraszam wszystkich, którzy się chcieli spotkać, że nie było relacji, przede wszystkim w internecie takie na żywo, ale albo czas, albo później pogoda. W zasadzie tylko do soboty, do popołudnia była pogoda, później już było kiepsko. Więc no było mniej czasu na te relacje, no i tak to zeszło, także przepraszam serdecznie, no i też, że nie miałem na tyle czasu, żeby się z wami wszystkimi spotkać, ale w sumie ta 40 taka zapomniana stała na tej wystawie 100 lat Ursusa, bo po prostu brakło czasu na wszystko. Myślę, że łatwiej by było, gdybyśmy byli we dwójkę, bo tato byłby przy ciągniku, a ja bym był gdzieś tam coś nagrywał i tak dalej, bo no niestety jest taki dylemat, to ja muszę wybierać między tym, czy nagrywam, czy chcę się z wami spotkać. No staram się to wypośrodkować z kilkunastoma, myślę, co najmniej osobami udało się spotkać. Bardzo miło mi było, że miałem okazję sobie chociażby zdjęcia zrobić, co w zasadzie z reguły mój tato jakby w tym uczestniczy bardziej, nie ja, no ale jest to bardzo miłe. Ale tak jak mówię, no przepraszam wszystkich tych, z którymi nie udało mi się tych chociaż paru słów zamienić. Jeśli chodzi w zasadzie o sam festiwal, no to rekordowy, 20. edycja, rekordowa pod kątem wystawców, może nie tyle zwiedzających, bo ta pogoda popsuła szyki tutaj.
myślałem, że ze mnie taki omłotowy dobry, że za pierwszym razem praktycznie lekka kontra tylko kołami i mi się udało podpiąć pas. Także jestem z siebie dumny. Na razie tak tylko włączyłem, żeby poobserwować, jak to wszystko pracuje. Nic nie daje obrotów wysokich. Pas jest skrzyżowany, bo tak mamy założoną przystawkę. Już specjalnie, żeby krzyżować, tylko żeby się kierunek obrotów zgadzał. No i ona nie jest wypoziomowana, tylko tak stoi teraz, ale stoi w taki sposób, że nic nie ociera, żaden wytrząsacz, więc nic się tutaj jej nie stanie. Chcę zaraz trochę większe dać obroty, zobaczyć, jak to tutaj funkcjonuje. Także tak wyglądają u nas przygotowania do dożynek. No niestety tato jest w szpitalu w tej chwili, akurat dzwonił jakieś pół godziny temu, więc jutro ma mieć zabieg. Także nawet jeśli wróci w tym tygodniu, czyli przed dożynkami do domu, to i tak nie będzie na dożynkach. Także no niestety, dla mnie to jest, że tak powiem, sprawdzian, bo muszę się sprawdzić jako operator. Pierwszy raz tak sam. Ale na szczęście będziemy mieli tutaj naszych kolegów z klubu, Mirka i jego tatę, który był przez wiele lat omłotowym, także myślę, że jakoś tam ogarniemy, nie ma innej opcji. Także warmianka się trochę rozrusza. Rozrusza swoje kości po latach. Tu oczywiście troszkę jeszcze przesmarowana została, ale jeszcze po, jak trochę pochodzi, to ją jeszcze raz przesmaruję. Myślę, że będzie ok. Tu gdzieś troszkę łopatka jedna ociera. Słyszę, trzeba będzie ją poprawić. Ona raz na jakiś czas ta blacha tam tak się dzieje, chociaż być może to jest kwestia też, że nie przykręcona jest pokrywa. Więc to też może być tego winy. Tutaj na mocarni też jest taka tabliczka, bo my tą mocarnię dostaliśmy od córki państwa Pawlikowskich. I tak jak obiecaliśmy, została wyremontowana i jest pamiątkowa tabliczka. A jeszcze tak w ogóle przy okazji wam tylko pokażę, ale osobny odcinek zrobimy o tym, jak tato dojdzie do siebie. To poopowiada tutaj co nieco, bo pewnie więcej rzeczy będzie w stanie rozpoznać, co z czego, niż ja. To już jest chyba ostatnie stadium naszej choroby, samoróbki. Się śmieję, ale całkowity przypadek, w zasadzie kupione po cenie złomu samoróbka. Natomiast no, kupiona dla silnika, można powiedzieć, bo to jest silnik Andoria, którego jeszcze nie mamy. Ten S301D, jak się nie mylę. I co? No w zasadzie na razie będzie jaki jest. Wiemy na pewno, że nie rozłącza sprzęgło, bo udało się go odpalić. Więc wiemy, że sprzęgło nie rozłącza. Z kasetą biegów jest tutaj coś pokopane, więc biegi można włączać wodzikami bezpośrednio tutaj tymi dźwigniami w zasadzie. No i tyle, jak widzicie, jest niepodłączony rozrusznik, niepodłączona prądnica, ale z korby odpalił po dość długim postoju, także być może na razie to będzie taka zabawka dla, jak to się mówi, dla frajdy, żeby sobie pojeździć, a przyszłościowo zobaczymy, albo będzie w dalszym ciągu, powiedzmy, silnik tutaj sobie siedział i będzie to taki jeżdżący silnik, jak to się mówi, a jak nie, no to silnik zdemontujemy i postawimy go na wózku, tak jak reszta silników, i po prostu będzie to uzupełnienie. Pewnie jakby to byłaby to samoróbka z innym silnikiem, to takiej decyzji byśmy nie podjęli, no ale że było blisko, w zasadzie tanio, no bo dzisiaj cena złomu to jest tanio, no to po prostu zdecydowaliśmy tak. No i co? Jest taka sobie ciekawostka. Może jak nam się uda kiedyś jakiś skansen stworzyć, to w sumie mam nawet tabliczkę taką starą, malowaną jeszcze chyba odręcznie, z adresem, która była na płocie. Dał mi ten właściciel, więc gdyby nam się udało kiedyś może skansen, jakieś takie skansenowe zabudowania utworzyć, chociaż to będzie bardzo, bardzo ciężkie, to wtedy może byśmy go tam nawet w całości tak postawili z tą tabliczką, skąd pochodzi. No i byłoby to też takie świadectwo historii, że kiedyś sobie tak ludzie radzili, chociaż radzili sobie i lepiej, i gorzej. Ten, powiedzmy, jest tak średnio zrobiony. On miał maskę, jeszcze miał chyba nawet jakąś kabinę szczątkową albo plany, ale to właściciel, ten, który nam to sprzedawał, ten starszy pan, to mówił, że kabinę wyrzuci. Znaczy, o kabinie w sumie nie zapytałem, ale kupił go gotowego, tam go tylko trochę remontował i coś tam przerabiał w nim. Natomiast maskę wyrzucił z tego względu, że się bardzo tłukła.
Nawet drzwi jakieś były, bo widać po zawiasach. Podnośnik jest hydrauliczny i o dziwo działa. Tak? No, takie nie aż takie całkiem głupie to urządzenie. Myślę, że do takiego przeciągania coś z miejsca na miejsce na działce to w sam raz na jakimś niedużym poletku. No to co, jedziemy na dożynki. No, także żniwa, nie przepraszam, gdzie żniwa? Żniwa też, ale omłoty zaliczone. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali z naszej ekipy. Szczególnie Mirkowi i jego tacie. Z tego względu mówię szczególnie, bo no, z racji nieobecności mojego taty, to tutaj wsparli nas takim merytorycznym wsparciem też i pomocą przy ogarnięciu mocarni. Fajnie, że była okazja coś takiego zorganizować wspólnie. No, był taki moment, że się obawiałem, że z racji różnych tam, z różnych przyczyn, też małej liczebności ekipy, że po prostu się te omłoty nie uda zorganizować. A udało się, więc jeszcze raz serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, bo w zasadzie dzisiejsze omłoty to można powiedzieć zwieńczenie tej akcji żniwa w stylu retro tegorocznej, bo no wtedy były przygotowane snopki, także jeszcze raz serdeczne dzięki i mam nadzieję, że w przyszłych latach uda się również takie zrobić. No nie udało się tego planu wykonać tegorocznego, czyli żniw, tych omłotów z udziałem prasy. Mamy w zasadzie w tej chwili dwie w klubie, bo właśnie Mirek z tatą mają swoją, my mamy swoją. Tylko wiecie, no nie udało się na ten rok tak zgrać i tak przygotować, żebyśmy mogli się sparować tutaj, czy z naszą, czy z ich prasą. Ale myślę, że to jest temat na przyszłość. Na pewno będziemy chcieli pewnego razu pokazać, jak to wyglądało w duecie. No i tyle. No. Ja biorę dalej się za sprzątanie w mocarni, żeby ją ponakrywać, bo niestety, jak wiecie lub nie wiecie, ale ona w tej chwili jeszcze stoi cały czas pod chmurą. Znaczy, no nie tak całkiem solo, bo ponakrywana jak tylko się da, ale niestety jeszcze takiego nakrycia głowy nie ma. Mam nadzieję, że uda się w przyszłych latach też i to zrobić. Ale to plan na plan sześcioletni na kolejne lata, żeby właśnie zrobić jakieś może zadaszenie, ale zobaczymy, jak to możliwości czasowe i finansowe na to pozwolą. No i tyle. Biorę się do roboty, bo jeszcze dzisiaj trzeba film złożyć, który właśnie oglądacie. No i miało być więcej jeszcze o Wilkowicach, a w zasadzie za dużo chyba nie powiedziałem. Zobaczymy, co tam nagrałem, bo już sam nie pamiętam, bo to wiecie, będzie taki zlepek z całego tygodnia. Chciałem przede wszystkim podziękować też ekipie, która ze mną jechała, czyli Sławkowi i Michałowi. Michał miał najdalej, bo on w zasadzie zrobił, no w sumie do mnie i do Wilkowic i później z powrotem to pewnie blisko 300 km, także trochę tego zrobił. Nawet chyba przekroczył tą barierę. Powrót w zasadzie poza tymi moimi przebojami z hamulcami chwilowymi, to później na powrocie już było wszystko ok, wszystko śmiga. Teraz na dożynkach też paręnaście kilometrów, bo to razy dwa. Wszystko tam i z powrotem i też szła jak dzika, jak to się mówi. Także myślę, że będzie wszystko ok. I co? Aha, i chciałem jeszcze pozdrowić i podziękować dwóm Robertom, bo na Wilkowicach dostałem od jednego z nich, to w zasadzie tato dostał, bo to jest taty perełka, dostał powiązałki płótno to pomostowe, takie w bardzo dobrym stanie, to które nam najwięcej problemu sprawiło przy tegorocznych żniwach. A od drugiego Roberta dostałem między innymi takie fajne pokrętło do jak to się nazywa, do rozwiertaka, już wiecie, zmęczenie, do rozwiertaka i takich kilka fajnych gadżetów związanych z marką Ursus, ale to kiedyś tam przy okazji wam pokażę jakiegoś takiego odcinka o gadżetach. I niestety nie pamiętam imion, ale dwóch chłopaków przyniosło nam też takie fajne tablice i kilka książek. Nawet jeszcze powiem szczerze, nie miałem czasu ich obejrzeć na spokojnie,
ale kilka takich instrukcji i tablicę taką z, uratowaną, można powiedzieć, z wyburzanego PGR-u, taką z obory. To też gdzieś tutaj będzie sobie pod wiatą na honorowym miejscu wisiała. No i chyba to by było tyle. Czas kończyć się już późno. Zeszło jednak z tym odwożeniem mocarni, z owijaniem jej, jak to się mówi, zabezpieczeniem, bo tak niepewna pogoda, mówię, może będzie deszcz padał w nocy, już nie chciałem zostawiać na jutro, tylko pozawijana jest wóz też, pozakrywany plandeką. No i w zasadzie sezon prawie się kończy. Dla nas myślę, że jeszcze z jeden wyjazd i będzie to już zakończenie sezonu naszego wyjazdowego. Fajnie, że udało się i tak zaliczyć to, co się udało. Ale to myślę, że na takie podsumowania to jeszcze przyjdzie czas. I co? Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do kolejnych filmów. Tato Was też pozdrawia, bo tutaj nawet przed chwilą wyszedł do mnie na chwilę, ale to już tam uciekł mi, zanim zacząłem nagrywać. Czuję się ok, więc myślę, że w następnym tygodniu już zawita tutaj Wam na ekranach. Wszystkiego dobrego i do następnego.